Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku i dzisiaj omówimy sobie patch 9.23 w TFT e, Troszeczkę opóźniony, wyszedł on już e, wczoraj albo przedwczoraj, zależy kiedy wrzucę ten filmik e, I są już rankedy na TFT, a z rankedami pojawiło się kilka zmian, o których warto wspomnieć, warto wiedzieć e, Tak więc zaczynajmy, pierwsze to są e, synergie, troszkę znerfiony stun dla Glaciali 5% oraz 10% na... Na no, drugiej oraz trzeciej synergii Lighty. Teraz zmienili HP, który się odnawia. Oceaniczne troszkę dostały buffa 5 mana na drugim poziomie Przeważnie gra się czterech oceanicznych Chyba, że dostaniecie Lux, bo ona jest potrzebna, żeby skompletować sześciu oceanicznych Wtedy możecie zagrać ich sześciu Ale przeważnie gra się czterech oceanicznych, trzech magów I tą kompozycję bardzo polecam Niedługo pojawi się odcinek, jak rozgrywam placementy właśnie tą kompozycją Troszkę już nią też streamowałem No niesamowicie fajnie siada, naprawdę mega mocna Kompozycja, nic jej w sumie nie może za bardzo powstrzymać. Teraz wiadomo, że nie zawsze nią wygracie, ale żeby dojść do top 4, jest bardzo systematyczna kompozycja i nie jest zbyt ciężka do sforsowania. Też nie musicie hyperrolować pod Vlada, raczej te postacie wszystkie łatwo wpadają. Shadow troszkę znerfiony, to było raczej pewne, że to znerfią. Wardeny dostały lekkiego buffa, ale to raczej też nic nie zmienia, bo rzadko kiedy gra się pod postacie, które biją głównie z AD. I nawet jeżeli gracie takich, takie postacie jak Asasynów, to powinniście mieć desertów, którzy zmniejszają Total Armor o 50% chyba. Więc ten w sumie nic nie zmienia. No jedyne co zmienia to na początku, jeżeli traficie tresza oraz Orna, no to wiadomo macie troszkę lepszy start, mniej obrażeń będą wasze postacie zbierały. Tutaj zmienianie 3 gwiazdek. Damage o wiele bardziej powiększony dla Jaxa, dla LeBlanki, wszędzie około 50 oraz 100, no ale bardzo ciężko się teraz zbija postaci na trzeci poziom, jeżeli du dużo golda nie wylodujecie i nikt nie gra tej postaci, no to wtedy macie jakąś tam szansę. Ale tak to, jeżeli gracie normalną grę, bez większego rolowania, bez większego hyper rolowania, no to ciężko będzie wam pić postacie na trzeci poziom, no wiadomo, że czasami się to zdarzy, ale raczej nie często, tak więc te zmiany tutaj nic w sumie nie wnoszą, raczej te postacie będą głównie na drugim poziomie, a tam nic się nie zmienia. Generalny balans postaci, starcza werna na drugim poziomie troszkę zwiększona, pasywka Maokaja troszkę zmniejszona na drugim poziomie, Nasus Ability Damage zwiększony na pierwszym poziomie, no, ale też raczej go szukamy na drugi poziom. Tu tyleko zwiększone. Leczenie na pierwszym poziomie. Talia, mana. Total zmniejszona. Total mana. stun troszkę powiększone, to jest ciekawe. Można sobie nią. przez te dwie zmiany jest troszkę bardziej grywalna na początek. Można nią otwierać. Wayne ability damage. Zmniejszone o 1% na każdym poziomie. No była noba fajnym hyperkery Nadal będzie. Te zmiany nie są. a nie zwiększona na pierwszym poziomie. Zwiększone na pierwszym poziomie, zmniejszone na trzecim poziomie. Na drugim są takie same. No, te zmiany w sumie wiele nie znoszą. Nie wnoszą do gry, bo w przypadku, kiedy będziemy grać Wayne na pierwszym poziomie, więc tutaj się nic nie zmienia. I Wladimir, Ability Damage i Heal zmniejszony na drugim oraz na trzecim poziomie. No to są duże zmiany, ale nadal Wladimir z oceanicznymi oraz Magami jest bardzo fajnie grany. Więc te dwie postacie głównie kierują na pierwszy, jako postacie. Za jeden golda i te zmiany za wiele nie wniosły. Tier drugi Malzahar, Minion Health tu jest zmniejszony o całkiem dużo. Ability Damage Rexa jest zmniejszona na pierwszym oraz trzecim poziomie, ale na drugim nie została dotknięta, więc tutaj nic się nie zmienia. Skarne lekko zbufowane, Trash lekko zbufowany. chociaż nie, na drugim poziomie całkiem dużo zbufowane, tak więc. Oceaniczni oraz magowie nadal bardzo fajnie teraz działają. Przez tą tarczę też o wiele lepsze starty macie. Mniej HP powinniście stracić, po prostu. No i ja tutaj bez większych zmian. Ezreal Mana, Ezreal Cast Time To są duże zmiany. Generalnie jest taki build: jeżeli wam się fajnie trafią itemki, to możecie zagrać na Ezrealu dwa razy Ludens Echo i raz Serapha, i wtedy przez te zmiany. Będzie on kastował swojego Ulta niemalże cały czas, bo po jednym basicu będzie już mógł odpalać swoją umiejętność. A przez to, że ona się teraz krócej kastuje, to będzie on odpalał o wiele częściej, przez co też często prokując Luden z Eko. Może spróbuję tego builda zagrać, żeby wam pokazać, jak to mniej więcej działa, ale w teorii jest to bardzo fajny build. I z tego, co widziałem, to też nie najgorzej działa. Nie wiem za bardzo, co z nim jeszcze trzeba złożyć, możliwe, że jakieś glaciali. Ale 2 razy Ludenseko i Seraph to jest grana na Ezrealu. Aż została troszkę zbufowana. Nadal to jest słaba postać. Przez to, że kosztuje 4 golda. Jeżeli kosztowałaby ona 3, to spoko. Ale przez to, że kosztuje 4, to nie jest to najlepsza postać. Brand, no praktycznie najlepsza postać, jaka teraz jest pod kierowanie. Grałem Branda na streamie pod 2 Rabadony oraz Spirow of Sojin. No i bił on około 15-16 tysięcy obrażeń na rundę. Tak więc niesamowicie dużo. Mana Olafa została zwiększona, tak więc nerf pod Olafa całkiem duży. Jorik lekko zbufowany, a tak speed nerfiony. Nie, lekko znerfiony. Co ja mówię? Lekko znerfiony, całkiem dużo w sumie znerwiony 250 HP. Gula na drugim poziomie. No ale Jorika i tak się czał, całkiem rzadko gra, tak więc bez większych tutaj zmian Singed znerfiony, to raczej... Bez zaskoczeń powinno być. Patrzcie, jak jest przeskok. Jeżeli macie Singeta na trzecim poziomie, to jest z 400 obrażeń na 2000 wskakuje. No, jak ktoś zbierze Singeta na trzeci poziom, no to będzie faktycznie wynagrodzony. Itemki Frozen Hard znerfione o całkiem, całkiem dużo do 35% na 25%. No, to jest duża zmiana. Ten item w sumie teraz staje się praktycznie niegrywalny. Tak, tak uważam. Guardian Angel can no longer be healed during the resurrection. Okej, okay, no to teraz granie Guardian's Angela oraz Redemption nie będzie po prostu grywalne, tak więc Guardian Angel po chyba już 6 nerfach w końcu staje się słabym itemem. Iceborn Gauntlet też dużo znerfiony i Ionix Park znowu znerfiony. No niestety, ale ten item już wcześniej nie był grywalny, jak znerfili go na 120 dmg, na 100 dmg już w ogóle nie był grywalny, a na 90 to jest kompletnie useless, tak więc nie składajcie tego itemka. Nie ma po co. Nie będziemy się teraz tracić LP przez pierwsze gier i nie będziemy tracić LP, jeżeli będziemy mieli czwarte lub lepsze miejsce, no w końcu w końcu to naprawili, no bo czasami to już była przesada, że traciło się po 15 punktów za czwarte miejsce to było naprawdę tragiczne. Teraz będzie po prostu to naprawione, i głównie ludzie w wyższych rangach albo na serwerach, gdzie to nie było wystarczająco graczy, było, było dostosowane, że na za czwarte miejsce się traciło dużo punktów, ale miejmy nadzieję, że to teraz będzie dobrze działało, bo czasami piszą, że są takie zmiany, a ich tak naprawdę nie ma. Tutaj troszkę ponaprawiali jeszcze bugów, no ale to wiadomo, że w nowym zestawie, gdzie wprowadzili aż 50 postaci bugów, będzie bardzo dużo, większość z tych bugów została naprawiona. Tak więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek, jeżeli wam się podobał i chcecie zobaczyć gameplay albo, całkiem, albo inne filmiki z drugiego zestawu Teamfight Tactics, to piszcie w komentarzach, zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba. Ja się z wami żegnam i do usłyszenia.